Coca-Cola. Dobra, ale się trochę zamyśliłem z tych swoich tam, swoich. Kurde, sam nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, ryśpać to. Na rotundzie już byliśmy, tak więc mamy dostać się do krypty numer 112. Idziemy tam teraz, czy później? Nie mam żadnego zadania pobocznego, tak więc. A w krypcie 112 może być ciekawie. Czy no mam pieśń Agaty akurat. Zadanie tylko. Nie do końca wiem, jak to do końca zrobić. Ale to może później się zrobi. O, daleko. Najbliżej mamy fabrykę Robco. No dobra. Fabryki Robco jednak nie będziemy wchodzić, tylko w kierunku. Jakiś Ever, coś tam. Już nie pamiętam tej nazwy. Tak, te pustkowia z zachodzącym słońcem. I wróg oczywiście. No, można było się spodziewać. Rad Skorpiony. Jeden z, no, większych szuj na tych pustkowiach. Szkoda, że na nich nie ma jakichś takich specjalnych odstraszaczy. Ja jeszcze nie użyłem karabinu snajperskiego. No. Ochła, bij się z nim. Ja spróbuję ci pomóc. Nie zacinaj się. Czasami się wadz zacina, czy nie wiadomo czemu. Wrządło, wrządło! No. Wytrzymałe skurczybyki. Dobra, klucz wiadomo teraz. No i drugi oczywiście. Coś w tych terenach cały czas się tutaj respią. No respią, no. Pojawiają się rad skorpiony. Dobra, jak nie trzeba z nim walczyć, to ja go ominę sobie. Sporo na nich czasu idzie, a mało dają doświadczenia. Na przykład. Ciekawe, czy coś ciekawego będzie tutaj w tych rozwalonych domach. Na pewno tutaj nie jest to pole minowe, gdzie kiedyś byłem. Ale podobne zniszczenie. O, enklawa. List odwołtek. Zobaczmy to tam. Trzeba poinformować, że nie została pani przyjęta. Pani Zajeczka została zatrzymana, pani aplikacja dodana do listy rezerwowej. W czasie bezpieczeństwa, w wypadku najwielkiej eksplozji nuklearnej, prosimy o rozważenie przeprowadzki do jednego z tych miejsc, w których ośrodki Voltec dostępne są bez listy rezerwowej. Pełną listę ośrodków rezerwowych z Oklahoma czy Kanada można znaleźć u lokalnego reprezentanta Voltec. Życzę panu szczęścia w niepewnej przyszłości. Pozdrawiamy Voltec. Czyli Voltec nie chce niestety każdemu pomagać. Ja to szuję. Życzliwy list. W ogóle po co ja czytam te listy? Chciałem ci psuć zabawę i nie zdaję sobie sprawy z tego, że twoja rodzina bardzo czeka na tegoroczne Halloween. Ale jeszcze raz zobaczę tego małego i chuligana wrzeszczącego i biegającego po moim podwórku. W tym jego kostiumie chińskiego komandosa zgłoszę go do gorącej linii czujnych obywateli. Może tobie się podoba jego bezczelność, ale może pomyślisz inaczej, kiedy zabiorą twojego chłopca do obozu interweniowania z tymi wszystkimi prawdziwymi Chińczykami, których naśladuje, starając się mnie przyprawić o zawał serca. Z położeniem Gabriela. Ciekawe można znaleźć rzeczy w skrzynkach pocztowych. No dobra, no może nie powinienem czytać cudzych listów, że wejdzie mi to w nawyk i potem będę czytał każdą korespondencję, która mi wpadnie w łapy. No ale czasami można spojrzeć, co tam twórcy wymyślili dla zapełnienia pustych dziur. Przecież od tego są skrzynki pocztowe, od listów. A że nie moje, to co tam? Oj tam, oj tam. Dobra, piję tą wodę. Trochę się napromieniuje przy okazji. Szukamy więcej listów. Ciekawe, czy masz tyle enklaw leci. Domy pozycji. Mucha mięsna. Czyli takie malutkie główieneczko. No. No, skarbie.
Ojej, ona się wywróciła. Mięso muchy mięsne. Niezbyt smaczne, ale za to troszkę pożywne. No i cóż, prosto. Lecimy. O, widzę, jakieś lokacje są nieodkryte. Dosyć chyba blisko nawet. Które kąciki czarne. Tak więc przydałoby się tam udać. Gdzie tu może być jakaś lokacja? Zawsze nowa lokacja to jest nowe, nie wiem, zadanie, nowy teren do eksploracji. To jest właśnie świat RPG. O, chwileczkę. Jesteśmy z powrotem. Idziemy w kierunku krypty 92 i szukamy nowych lokacji do odkrycia. Ciekawe, która będzie bliżej. Ta po lewej. O, matko boska. Olbrzymi rat skorpion. To jest jeszcze większa szuja. Tych holendrów kompletnie nie lubiłem. Chyba tutaj jednak ta będzie pierwsza. Trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce do spania. Się robi ciemno. Zaraz będzie ciemno. No, wiadomo. O, chłop. Nie ma znowu chłopa. Pod stację zasilania. Uff, myślałem, że już jakiś. O, luz. Ja tu nie podchodzę, bo jeszcze mnie coś strzeli. Naboje, papierosy. Co tam o chłopcu? Jakieś niebezpieczeństwo, czy co? Tak zaczął walczyć. Kurzony pas. Psycho. Medic. Jak wiemy. O, młody elektronik. Oj. Dobra, cokolwiek tutaj było, to ja wolę już nie wiedzieć. Mogę czekać? To sobie przeczekam do rana, jeśli pozwolicie. Znowu jakaś książka do czytania, młody elektronik. Ciekawe, co tam będzie poprawiać. Mam nadzieję, że będzie poprawiać naprawę albo... Nie wiem, nauki ścisłe? Technikę? Dobra, co tam? Naprawa. O, bardzo fajnie. No i bardzo. Już myślałem, że coś kolejnego. W tamtą stronę. Niestety chyba się będzie trzeba zmierzyć z tym rat skorpionem. Czerwona rakieta, co to tutaj ciekawego? To jakiś bar szybki osób. Nie, stacja benzynowa. Myślałem, że bar szybkiej obsługi. Aha. Jokos, pop and gas shop. No i raz skorpion. O chłop! Chodź tu. I to nie jeden. Jej. Fuck. No. O chłop, rzucił się nam na ratunek. Dzięki, samą porę. Nie lubiłem jak zawsze, jak taki jakiś gówno łaził około mnie. O, i drugi tam poszedł. Trzeba bronić, o chłopa. Jest jeden. Gień, gień. No. Aż mu żądło odleciało. Nawet ochłap za mnie, muchę mięsa rozwalił. No i spoko. Jedziemy sobie do Jacko's, tam Gas and Pop Station. Vault Secure, co? Tutaj też wszystko. Do Vault Tech. Jacko's Pop Stop. Coca-Cola, Quantum. Schemat miny kapsulowej. A to już chyba mam. Nikola Tesla i ty, książeczka. Ciacha.
Spory ten karton papierosów. Nie wiedziałem, że aż takie duże są. Myślałem, że to jakieś takie mniejsze trochę, ale dobra. Nikola Tesla, broń elektryczna zwiększa się o 1. Tutaj co, mogę coś wywalić? Chyba tak. Mina kapsułowa, wersja 2. To samo praktycznie. Ojejejejejej. Schemat, karabin kolejowy. Bateria szczepieniowa. Mam potrzebę mielni ciśnienia pary, szybkowar i kula, których wciąż nie mogę znaleźć. Gruczoł jadowy się wywali. Mięso się zje i ciasteczko też się zje. O, jest mielni ciśnienia pary. Dobrze. Złom. Piwo, tylko na mleko. Bankomaki z serem. Ojej. Czyli, że mam już dwa. Skrzydła kolejowa. Nie mam szybkowaru i kuli. No szkoda. Ale, czyli, że trzeba szukać. 335 punktów wytrzymałości już mam? Dobre! Fajnie. Sporo. Coś tu może wywalić. Tylko co? Miny odłamkowe, bo mi to nieprzydatne jest. Pałka policyjna. Granaty też trochę. O, 10. Może się kiedyś przydadzą, ale teraz akurat niestety. Jeszcze nie. Żalcie, mam to. Żalcie, więcej nie będę brał. A, się fajnie jasno zrobiło. Dobra, zmierzamy w kolejnym kierunku. Mam nadzieję, że tym razem już bez tych gnidy tak sobie pełzających po pustkowiach. No! No to super! Fuck! Co to jest? Nie, gdzie? Pięściami się będę naparzał. Jaka to ma moc? Chwilę. Zaraz i mnie ja ogłaś zaatakujesz, tylko poczekaj sobie. Ustawię. A, karabin laserowy. Coś tu by trzeba. Dobrze. O chłop, czemu mnie nie ratujesz? No. Dobra, jest. Jakie to wielkie jest. No. Uuu. Ale kozackie mięso. Aha, zwiększył się mój poziom napromieniowania. No dobra, to się zmniejszy. Mam przecież antyrady. To takie pomarańczowe. No cóż, jałogłaj pokonany, pierwszy. No dosyć ciekawie, przecież... Co to w ogóle było, no? No dobra, kłamałem, przecież kiedyś już widziałem parę razy jałogłaj. Ale naprawdę, wielkie to... Dawno nie miałem okazji zobaczyć z czymś takim. No, raz skorpion. To przy tym jałogłaj to takie malutkie pyćko. No. Mam te loftki, to będę używał. No, spory dym był. Tylko długo się trochę przeładowuje. Szczury! No i raz skorpion walczy się z protektronem. Krytoszczur. Chodź. Chodź tu, chodź tu.
Kurde! Wybacz. Muszę sobie ustawić obrzyna pod siódemkę. Podwójkę nic nie mam. Ciekawe czemu. Zbrojnie obrzyn. Dwójkę karabin myśliwski. Mój ulubiony. Protektron. Ogniwo energetyczne. No to jest kolejna amunicja prawdopodobnie do karabinu laserowego. Garaż w sumie taki zyja. Można sobie tak dobrze jest patrzeć czasami taki, po takich garażach, bo zawsze tam się znajdzie sporo szmelców. Chwila.